Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na piątek. Przeczytaj poniższy cytat i omów, jak pomagają nam one w zrozumieniu przesłania płynącego z Księgi Jonasza. Dzieci Boga mają przywilej zwracania się do Niego w każdej potrzebie. Nie ma znaczenia, jakie nieodpowiednie można się wydawać miejsce. Jego miłosierdzie zawsze jest okazywane na ich wołanie. Jakkolwiek ciemne i nieprzyjazne jest miejsce, w którym się znajdują, może ono stać się prawdziwą świątynią, gdy modli się tam dziecko Pana. Zmieszany, upokorzony, niezdolny zrozumieć Boży zamiar, przyświecający uratowania Niniwy, Jonasz wypełnił jednak dane mu zlecenie i ostrzegł miasto. A choć przepowiedziane nieszczęście się nie wydało, to jednak przesłanie ostrzeżenia pochodziło od Pana i spełniło cel, w jakim On je skierował. Chwała Jego łaski została objawiona poganom. Pytania do dyskusji. Pierwsze. Księga Jonasza naucza, że Bóg w pełni panuje nad przyrodą. Wyobraź sobie, że ktoś z Twoich przyjaciół stracił bliską osobę w katastrofie naturalnej. Jak wyjaśniłbyś mu, że Wszechmocny nadal panuje, mimo kataklizmów, które nawiedzają świat i odbierają życie ludziom? Drugie pytanie. Przeczytaj ostatni werset Księgi Jonasza. Czego on uczy o naszej odpowiedzialności za działalność misyjną w najdalszych zakątkach świata? Trzecie pytanie. W przypowieści o nieprzebaczającym słudze Jezus porównał Boga do rozgniewanego króla, który odwołał swoje przebaczenie i wtrącił do więzienia sługę, który wcześniej mu przebaczył. Czy wiekuisty naprawdę odwołuje swoje przebaczenie? Niektórzy chrześcijanie z przekonaniem dowodzą, że Bóg tak właśnie postępuje. Jaki pogląd reprezentuje nasz Kościół w tej kwestii? Czwarte pytanie. Wielu zeświadczonych zwolennikom racjonalizmu historia człowieka połkniętego przez wielką rybę i przebywającego żywcem w jej wnętrzu przez 3 dni wydaje się absolutną fikcją. Jednak jak zauważyliśmy wcześniej, Jezus wyraźnie poświadczył wiarygodność tego zdarzenia. Czy historia Jonasza pomaga nam w uświadomieniu sobie, jak zawężony i ograniczony jest naturalistyczny sposób postrzegania rzeczywistości? Dziękuję.